Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Styx Master of Shadows. Moi drodzy, tak powiem. Pewnie tu jest, no macie, pewnie będzie inna różnica miejsca. Niestety postanowiłem sobie tak, jak kończyłem poprzedni odcinek, w którym zakończyliśmy odcinek w tych elfach. No powiem wam, że ja jakoś tak. Nie wiem dlaczego, ale ja się boję, powiem wam, przejść koło nich normalnie. Bo powiem wam, że ja musiałbym, kurczę, powtarzać to z kilkanaście razy, bo z kilkadziesiąt razy, wiecie. A tak to sobie, powiem wam, zrobiłem coś takiego, taki myczek. To sobie ściągnąłem, no, trochę, no, tutaj schakowałem sobie profil, co nie, save'a innego sobie ściągnąłem. Ale powiem wam, że ja bym tej gry nie zakończył. No, do końca, bo ja bym tam tylko umierałbym, kurczę, bym się zastanawiał nie wiadomo ile czasu, a na streamie bym tego nie chciał zrobić dalej, bo powiem wam, że no stream, może, no i tak streamów nie będzie zapewne, ale jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i cóż jeszcze wam powiem, no wiem, że pewnie nie będziecie zdziwieni dlaczego tak, a nie tak, co nie, dlaczego taka sytuacja, a nie inna. Będą różne pytania, no odpowiadam, że ja bym nie dał rady, kurczę. Nie by było, powiem wam, no ciężko dla mnie. Bardzo ciężko. No i co jeszcze tu wam powiem? No powiem wam, że podsumowanie gry dzisiaj będzie w tym odcinku. No to będzie króciutki odcinek, co nie, 10 minut może. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać. Może z 15. No powiem wam, że mi się gra bardzo podoba. Podoba. Powiem, że 8 na 10 daje ocenę gry. No do tej pory co nie, bo tam koniec gry, tam troszeczkę można powiedzieć, mogę powiedzieć, że troszeczkę oglądałem tam, ale powiem wam, że pamiętacie pewnie tę walkę z tym goblinem, z tym co, ten taki ochroniarz był Styxa jakby. I tam miałem problemy pewne, pamiętacie? No i powiem wam tak, że ja bym miał jeszcze problemy z tymi trzema, bo ich było no, praktycznie za dużo na pokonanie ich. Ale powiem wam tak, że zobaczymy, czy się pojawi jeszcze na moim kanale druga część tej gry, bo jest Styx Shards of Darkness, czy jakoś tak się zwie. W tej chwili nie wiem, nie jestem pewny. Ale zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać w sumie. Co jeszcze tu mogę poopowiadać wam tutaj przy tej grze? No powiem wam, że mi się podobało to skradanie naszego bohatera goblina Styxa. Znaczy, który się zwie Styx. O to mi chodzi, co nie? Nie, powiem wam, że mi się podoba. Podobał mi się ten bohater nasz. W drugiej części tak samo właśnie występuje. I też skrada się. No i powiem, że odcinki z tej gry trwały no, troszeczkę no godzinę ponad, co nie, różnie w sumie. Maksymalnie godzinę, tu jeden odcinek no trwał godzinę 40 około. Bardzo dużo. Nawet nie wiedziałem, powiem wam sam ile to trwało. Bo ta gra, powiem, że ona wiecie, skrada się trzeba powoli, co nie, ale czas szybko leci. I niestety tak troszeczkę no zagalopowałem się przy tym odcinku, ale co tam kurczę, powiem, że chociaż się świetnie bawiłem przy tej grze od do tej pory co nie, no i powiem wam, że te elfy to co opowiem jeszcze tak dopowiem do nich wredne stworzenia czy te tacy czy takie na przykład można powiedzieć. Nie stworzenia tylko. O proszę, widzę, że wszystkie te są relikwia, fajnie. Ale mniejsze o to te relikwie, relikwie. Mniejsze o to z tymi relikwiami, które tutaj właśnie te zdobyłem. Właśnie praktycznie chyba wszystkie, ale nie wiem, teraz w tej chwili nie kojarzę jak to było. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No właśnie te elfy właśnie były według mnie najgorsze. Najgorsi tacy jakby strażnicy. Tych miejscach, no i też powiem, że to takie inkwizytorzy, nie inkwizytorzy, co nie, w tych takich grubszych zbrojach, których nie dałoby się pokonać
Nie wiadomo za jakim razem, za którym. Tam tylko. Tam tylko ich uśmiercało. Uśmiercało właśnie ten. Tak jakby zwój ze dzban. Taki dzban z wodą, co nie? Tam można było otruć ich. Moją tą. Nie wiem, czy to żywica, czy co to jest, nie wiem, ale powiem, że i tak troszeczkę tych. Wiem, że tak latam, latam i latam, ale no, wolę sobie polatać i mówić, niż stać w miejscu. I co jeszcze? Właśnie takiego jednego człowieka, Jarpen Geralt, czy jakoś tak się zwie, coś w tym deseń, co nie? I on troszeczkę mi pomógł, powiem wam, przy tej grze, bo praktycznie dziwię się, dlaczego tak mało osób ją nagrywało. Dziwię się bardzo. Wiem, że tylko tę nowszą część nagrywali niektórzy, ale od tej części to praktycznie mało widziałem na YouTubach. Wiecie? Jakoś tak nie wiem dlaczego, czy ta gra nie przypada do gustu tym niektórym ludziom, nie wiem, powiem wam. O, na przykład mogę otruć. Serio tam woda jest, ale świetnie. Fajnie, powiem wam w sumie. No i wiecie. Zaraz, znaczy, no właśnie, i ten człowiek mi pomógł troszeczkę, powiem wam. No troszeczkę tych miejsc pomógł mi odnaleźć. Szkoda, że on właśnie nie nagrywa. Ja mu opowiadałem w jednym odcinku właśnie z tej gry i do niego też powróciłem w tej chwili, aktualnie przy tym ostatnim odcinku ze Styxa. No wiecie, ja bym, kurczę, nagrywałbym tę grę dalej, co nie bym ją skończył w 7 spokoju, ale powiem wam, że ja bym się denerwował. Powiem wam tak, na farcie bym musiał to przejść, żeby mi się udało. I tak powiem, że niektóre momenty na farcie przeszedłem. I tak powiem wam, że daleko zaszedłem przy takiej, no, przy takiej grze, w której występuje tylko skradanie, bo wiem, że jest też w takiej grze też popularna Metal Gear Solid, bardzo popularna gra, też właśnie w takich klimatach jak Styx, czy właśnie te dwie części właściwie. Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć, moi drodzy? W tej chwili po tym Styxie, dobrze mówię, Styxie, wznawiam. W sumie ja bym musiał pomyśleć, wiecie, czy Rizena skończyć, czy co innego, ale pewnie Rizena skończę szybciej. Ale powiem wam, że nowej serii nie chcę zaczynać, bo chcę skończyć właśnie te stare. Spróbować chociaż chcę. Nie mówię, że tam na 100%, tylko wiesz, fabułę na przykład, co nie, na przykład w Rizenie. Tylko tam może się zmienić też. Będę musiał sobie przypomnieć jeszcze w Rizenie, gdzie ja skończyłem. Taka informacja dla was, moi drodzy. Bo pamiętam, że niektóre odcinki tam się fajnie przyjęły, ale niektóre też nie. Ale wiecie, jak to było, to był... O kurde. Wow. A miałem farta. Tak, na koniec bym zmarł. tam niektóre odcinki, wiecie, mi się dobrze nagrywało, niektóre źle, co nie? Niektóre się przyjęły dobrze, niektóre źle, co nie? Tak samo jak na przykład w Wiedźminie, czy tam w innych seriach, co nie? Wiem, że pamiętam, kurczę, jeszcze moje początki, ale tu bym musiał zrobić sobie coś takiego, taki, może, nie wiem, live'a może? Właśnie z takich... Z moich początków, ale pomyślałbym sobie jeszcze nad tym, wiecie. Ale taki pomysł sobie teraz, no... nie wymyśliłem, tylko tak sobie powiedziałam, nie wiem. Sam nie wiem, czemu tak powiedziałam, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy, czy takie coś się pojawi w ogóle. Wiecie, ale... No cóż, chyba wszystko wam powiedziałem w tej chwili na temat tej gry. No to tutaj w drugiej części to jeszcze nie jestem pewny, czy przejdę ją, czy nie, bo ja bym musiał, kurczę, tyle gier, powiem, przejść jeszcze, że mam na dysku tyle, że hej, wiecie.
Mam jeszcze. Ale nie będę tu wam opowiadał, co nie, bo to i tak. Powiem wam, a nie pojawi się, co nie. Taki kurczę. Jak to się mówi, krótko mówiąc. Obiecanki, cacanki, co nie. Właśnie i cóż, moi drodzy. Chyba wszystko. No, co do tego na początku, co mówiłem, wiem, że pewnie będziecie zdziwieni, dlaczego tak, a dlaczego nie, tak jak powiedziałem, no ale wiecie. No, w sumie tak jak wyjaśniłem, co nie na początku filmu, tego odcinka, w sumie. No i ja bym ją przeszedł, co nie, ale już nie będę wracał teraz do tego, bo drugi raz już wróciłem do tego, kurczę. O właśnie, tutaj jeszcze sobie założyłem na tym save'ie, bo to jest praktycznie ten save, wszystko na 100% praktycznie chyba, ale zobaczymy, czekajcie, czy to jest na 100%, nie wiem, ale praktycznie, czekajcie, czy to było to, pamiętam, że mi się spodobał, kurczę, czekajcie, który mi się przy... Nie pamiętam już, który to, kurczę. Czekajcie, to była jakaś misja, zakończona 18 minut. Ja pierdzielę, masakra, powiem. Ja nawet nie wiem, jakbym to przeszedł. Na 100%. O kurde, nieźle, powiem. Dobra, mniejsza o to, co nie, z tym save'em, ale powiem wam, że... No, cóż, widzimy się w kolejnych materiałach i cóż. Cześć.